Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj zapraszam na rewelacyjny biszkopt z rabarbarem. Potrzebujemy około 1,5 szklanki pokrojonego w kostkę rabarbaru. Ja go ze skórek nie obieram. Posypuję łyżeczką cukru. Chodzi o to, żeby nie był tak bardzo kwaśny. Wybieram te dolne części rabarbaru, bardziej czerwone, a te mniej zostawiam na kompot. Tortownica o średnicy 27 cm smaruje tylko dół. Chodzi o to, żeby boki się trzymały, żeby na środku nie robiła się taka górka. Do mąki w ilości około 200 g możecie dodać proszek do pieczenia. Ja tutaj dodaję płaską tylko łyżeczkę, ale możecie go zupełnie pominąć, ponieważ ciasto biszkoptowe rośnie na pianie z białek. Do tego biszkoptu potrzebujemy 5 dużych jaj. Osobno żółtka, osobno białka. Do białek w misie dodaję szczyptę soli, szybciej się ona ubije na sztywno. Potem dodam cukier waniliowy, płaską łyżkę i 3/4 szklanki drobnego cukru, około 170 g. Cukier najlepiej dodać na kilka razy. Chodzi o to, żeby ta piana nam nie usiadła zbyt szybko, a ładnie z cukrem się ubiła na taką aksamitną, jak wy czujecie, gęściejszą masę. Po odpowiednim miksowaniu, mniej więcej około 2-3 minut, dodaję po jednym żółtku za każdym razem, teraz już naprawdę krótko miksując, tylko do połączenia. I potem już zabieram się do przesiewania mąki, również tak na 2 razy. Robot oczywiście już odstawiamy, dalej będziemy mieszać łyżką albo packą, byleby ręcznie, wolno, dosyć dokładnie, ale nie za długo, jak najkrócej. Chodzi o to, żeby piana nam nie usiadła. Takie ciasto oczywiście możecie zrobić do przeróżnych owoców. Oczywiście najlepiej udają się te, które nie są zbyt ciężkie, bo wtedy te owoce idą na dół. Ale można oczywiście sobie i tak poradzić z takim problemem, ponieważ po wystygnięciu wystarczy przełożyć spód do góry, a wierzch na dół. Biszkopt to rodzaj delikatnego, dietetycznego ciasta, który po prostu nie jest pieczony z tłuszczem. To ciasto oczywiście możecie upiec także w normalnej blasze, wymiary na przykład 33 cm na 24 cm, wtedy ono będzie niższe i wtedy pieczemy go krócej, około 30 minut. Tak przygotowane ciasto przelewam do tortownicy, gdzie wysmarowany i posypany bułką jest tylko spód. Boków nie smaruję, tak jak wspominałam, chodzi o to, żeby ciasto po upieczeniu było mniej więcej równe. Jeśli chcecie, żeby owoce nie spadały Wam na dno, wystarczy posypać jedną łyżką mąki przez sito wierzch tego ciasta i dopiero potem ułożyć owoce. Ciasta biszkoptowe z owocami najlepiej wstawić do piekarnika dużo bardziej gorącego niż do tego typowego biszkoptu do tortów, który jest delikatniejszy. Mnie się nawet troszeczkę tutaj wierzch za bardzo zrumienił. Ważne, żeby oczywiście nożem obkroić ciasto, wystudzić i gotowy jest do degustacji. Bardzo polecam wyśmienite ciasto. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne filmy.